Paweł Leśny, Sportowa Arena. Witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. Świetną formę zaprezentowały piłkarki ręczne Młynów Stoisław Koszalin. Odniosły efektowne zwycięstwo we własnej hali. Pokonały Piotrkowie Piotrków Trybunalski 38-27. Koszalinianki przystąpiły do tego spotkania po trzech porażkach z rzędu i pod wodzą nowego trenera Waldemara Szafulskiego. Piotrkowia była wyżej w tabeli i wydawała się faworytem. Mecz od początku przebiegał pod dyktando gospodyń. W pierwszej części systematycznie powiększały przewagę. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 17-10 dla Młynów. W drugiej części obie ekipy zagrały jeszcze skuteczniej, ale przewaga miejscowej drużyny ani przez chwilę nie była zagrożona. Ostatecznie koszalnianki wygrały 38-27. 12 bramek dla naszego zespołu zdobyła Lesia Smolin i 7 Hanna Rycharska. Koszalinski zespół dzisiaj pokazał więcej walki na tym boisku. Nam nie wychodziło ani w obronie, ani w ataku. Jak mieliśmy sytuacje 100% w ataku, to nie rzucaliśmy bramek, dwa słupki, czasami słupek, czasami bramkarka i tutaj no, nie mogliśmy się napędzić dzisiaj. Pierwszą połowę praktycznie nachodzonego zagraliśmy, ani jednego ataku szpiego nie wyprowadziliśmy. Drugie już było troszeczkę lepiej, no ale też gdzieś tam brakowało na pewno tego, żeby dorzucić bramki i w obronie wybronić jakąś piłkę, no a niestety dzisiaj nam to nie wyszło. Właśnie, patrząc też na rezultat, bardzo ofensywny, ofensywny mecz, bo i co prawda zespół koszalinski 38 bramek, wasz 27, ale to mimo wszystko gdzieś bardzo w ataku mocno, w obronie gdzieś gorzej. No tak, my jeszcze w tym sezonie nie straciliśmy 38 bramek w żadnym meczu. Na pewno 27 na wyjeździe rzuconych nie jest jakiś tam mega zły rezultat, aczkolwiek do przerwy rzucamy tylko 10 tych bramek, także to jest katastrofa dla mnie trochę, że przez pierwsze 15 minut my rzucamy dwie bramki czy trzy, także tutaj no mówię, brakowało nam dzisiaj takiego zęba w ataku i w obronie też nie potrafiliśmy znaleźć właściwego rytmu, żeby przerwać akcję przeciwnika, gubiliśmy się na prostych krzyżówkach, no kwintesencją tego myślę, że był tutaj ostatni rzut karny Lucyny Sobeckiej, że dwa słupki piłka trafiła i wyleciała na zewnątrz. Także tutaj, no mówię, dzisiaj nie potrafiliśmy odnaleźć właściwego rytmu grania i gdzieś tam na pewno musimy sobie siąść, przeanalizować swoje granie, bo po dobrym meczu w Elblągu dzisiaj zdarza nam się taka wpadka, myślę, że taki zimny kubeł wody może nam się przydać. 38 bramek to nie pamiętam kiedy taki wynik. No jakbym jako trener zawsze będę musiał trochę narzekać, trochę za dużo straciliśmy. Ale naprawdę, byliśmy dzisiaj zespołem, to co sobie przygotowaliśmy, chociaż tego czasu nie było dużo, to zrealizowaliśmy, założenia w obronie. Oprócz tego w drugiej połowie powrotów może, gdzie nas przeciwnik skontrował, to naprawdę było fajnie. Była dynamika, było przygotowanie ataku pozycyjnego i z tego były bramki. Poza tym, panie trenerze, dawno już tak nie było, żeby no, w zasadzie na 13-14 minut przed końcem meczu te zawody były już rozstrzygnięte. No ja się martwiłem do końca, powiem szczerze, bo to jest powrót, którego nie oczekiwałem. Dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki i do końca, także bardzo dziękuję. Cieszymy się z tych trzech punktów, bo były nam bardzo potrzebne. Rywal przyjeżdża tutaj w roli właściwie faworyta na to spotkanie. Czy takie zwycięstwo to taki impuls dla tej drużyny, żeby iść w górę tabeli? No mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno było to nam bardzo potrzebne i przede wszystkim mi będzie się łatwiej pracowało. W obronie dzisiaj 10 bramek straconych w pierwszej połowie to tylko pokazuje, jak silnie zmotywowany zespół podszedł do spotkania. Tak, byliśmy, myślę, że dobre założenie taktyczne. Nigdy do końca nie wiesz, czy zespół wykona je, ale w trakcie było widać, że naprawdę byliśmy kolektywem, monolitem i to przyniosło fajny efekt. Po tym zwycięstwie Młyny mają w dorobku 18 punktów i zajmują piąte miejsce. W następnej kolejce zespół koszański zmierzy się na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce. Piłkarze ręczni Gwardii Koszalin rozpoczęli rundę rewanżową w pierwszej lidze. Nie była to udana inauguracja. Nasi szczypiorniści ulegli na wyjeździe Sokołowi Kościerzyna 25-28. Koszalinianie poprzez kontuzję przystąpili do tego meczu bez dwóch kluczowych zawodników, Koli Maliarewicza i Jakuba Radosza. Jak się okazało, miał to duży wpływ na losy spotkania. Przez niemal całą pierwszą połowę prowadzili koszalinianie. Dopiero w końcówce tej części Sokół wypracował sobie przewagę. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 14-12 dla gospodarzy. W drugiej odsłonie Sokół utrzymywał prowadzenie. Koszalinianie starali się odrobić stratę, ale rywal za każdym razem skutecznie odpowiadał. Ostatecznie drużyna z Kościerzyny wygrała 28-25. 7 bramek dla Gwardii zdobył Patryk Kiciński i 6 Maksim Kruczkow. Po tej porażce zespół koszański ma w dorobku 18 punktów i zajmuje piąte miejsce. Następny mecz nasz zespół rozegra za 2 tygodnie. Podejmie we własnej hali Nielbę Wągrowiec.
Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku odbywał się bieg w ramach cyklu Leśnej Piątki. W tym roku ze względu na pandemię znacząco zmieniła się formuła. Ze względu na obostrzenia organizatorzy nie przeprowadzili biegu w tradycyjnej formule. Nie było wspólnego startu, nie było zgromadzeń, a start odbywał się od godziny 10 do godziny 16. Chętnym mierzono czas, ale głównie chodziło o ruch na świeżym powietrzu. Dziś po raz kolejny uczestniczyliśmy i mamy możliwość pobiegnięcia i rekreacji wraz z Leśną Piątką, tym razem specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sporo osób zainteresowanych tym, aby wrzucić przede wszystkim do puchy i przespacerować się czy przebiec po terenie leśnym. Dla wszystkich przygotowaliśmy, dla tych, którzy chcieliby oczywiście to zrobić, specjalny punkt pomiaru czasu, który można było wykorzystać do tego, aby sprawdzić się, jak długo przebywaliśmy w lesie, no a przede wszystkim zbiórka, czyli cały czas do puchy wpadają kolejne kwoty i będziemy się bardzo cieszyć, jak choćby kolejna złotówka do niej też zostanie wrzucona. W czasie startu odbywała się zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Biegacze spisali się na medal, zebrali 8220 zł. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest trener leśnika Manowo, Kamil Hicewicz. Witam. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie trenerze, no trzeba powiedzieć, że w tej chwili dosyć specyficznie się trenuje. Przygotowania do piłkarskiej, do rundy rewanżowej w piłkarskiej czwartej lidze nie są łatwe. No właśnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Waszą drużynę? No faktycznie, sytuacja w tym okresie jest wyjątkowa. Trzeba się mocno nagłowić ze względu na brak możliwości korzystania z odpowiedniej infrastruktury, więc chcąc przestrzegać tych wszystkich obostrzeń, musimy sobie radzić. No, pierwszy tydzień zaczęliśmy w formie indywidualnej, gdzie zawodnicy dostali rozpiskę i wykonywali pracę indywidualną według tej rozpiski. Następnie spotykamy się w mniejszych grupach, korzystamy z tego terenu miejskiego, że tak się wyrażę, wszelkiego rodzaju parki, skwery, gdzie można zrobić trening piłkarski, ale tylko i wyłącznie jest to trening pod względem motorycznym. No, gdzieś tam praca indywidualna na gumach, praca biegowa o charakterze tam tlenowym, wytrzymałościowym i tyle. Tak to na razie wygląda. Tu już wiadomo, że z rozgrywki Pucharu Polski, które miały odbyć się troszeczkę wcześniej niż zmagania ligowe, te rozgrywki zostały przełożone, a jeżeli chodzi o zmagania ligowe, czy jest taki plan, żeby czwarta liga, która notabene dużo wcześniej zaczyna swoją rywalizację, czy tutaj jest taki plan, że te zmagania zostaną przesunięte ze względu na to, że w tej chwili ciężko o przygotowania? Ciężko mi się do tego ustosunkować, ponieważ no, nie mam żadnej władzy, czy też no, nie jestem osobą decydującą o takich kwestiach. Myślę, że związek rozpatrzy to i jest duża szansa na to, ze względu też biorąc pod uwagę warunki, jakie obecnie panują. Większość boisk na pewno się nie nada. My w komfortowej sytuacji są te drużyny, które mają boiska sztuczne. My takiego nie posiadamy. Jeśli się gdzieś udaje korzystać z boiska z dostępem do sztucznej murawy, no to są wyjątkowe sytuacje. Na pewno większość zespołów pomimo tych obostrzeń przygotowuje się w sposób różny. W niektórych klubach wiem, że trenują normalnie, niektóre kluby wiem, że jeszcze nie ruszyły, niektóre kluby gdzieś tam trenują w parkach. Ciężko będzie się do tego ustosunkować i będąc po stronie Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, który decyduje o rozgrywkach, myślę, że słuszną będzie decyzją o przełożeniu ze względu na tą sytuację, ale też bardziej wydaje mi się możliwy będzie taki scenariusz, że zostanie to przesunięte ze względu na warunki atmosferyczne, co myślę, że w jednym i w drugim przypadku i w sytuacji, w której 14 lutego zakończyłyby się obecne obostrzenia, dałby to szansę na w miarę sprawiedliwe przygotowanie się do sezonu. Będzie to niezwykle trudne, ale myślę, że te 2-3 tygodnie więcej dałyby więcej spokoju. Jednak rodzi się kolejne pytanie, czy też problem ze względu z napiętym już terminarzem. Wiadomo, że gramy w lidze, która jest amatorska,
Tych śród na dzień dzisiejszy jest już kilka zaplanowanych, bo terminarz już jest aktualny i dostępny, więc będzie bardzo ciężko to, bardzo ciężko będzie to pogodzić. Więc tak na dobrą sprawę ciężko mi się wypowiedzieć, bo jedna i druga strona medalu będzie miała spore i duże konsekwencje z tego tytułu. Też dosyć specyficzne są przygotowania do rozgrywek rewanżowych ze względu na to, że macie dużo więcej drużyn niż w poprzednim sezonie. Tych drużyn jest ponad 20, tych kolejek jest ponad 20. Nie dość, że trzeba rozegrać wszystkie mecze rundy rewanżowej, czyli ten terminarz gdzieś tam będzie mocno napięty albo gdzieś tam będą organizatorzy szukali nowych terminów na to, żeby rozegrać te spotkania, no ale no, w zasadzie grać w nieskończoność nie można. A tutaj się szykuje to, że właściwie nie dość, że może być przesunięta runda, to jeszcze gdzie znaleźć te terminy? Jeszcze dochodzi puchar, który już jest pierwsza kolejka no przez nas. Wiadomo, puchar. Że to dotyczy kilku klubów. No naprawdę trudne zadanie i trudne wyzwanie i logistyczne i zarówno dla Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, trenerów, jak i zawodników. No, bardzo ciężko będzie się przez pryzmat takich przygotowań, jakie mają miejsce teraz, odnieść do całej rundy, długiej rundy, która będzie na pewno trudna. Będzie wiele czynników, to już będzie miało znaczenie. Kadra, dostępność zawodników. Myślę, że wiele wyników może być po prostu losowych bądź przypadkowych i trudno będzie cokolwiek przewidzieć. Na wygranej pozycji są na pewno te zespoły, które mogą w tym momencie się dobrze przygotowywać, ale to też nie oznacza, że w perspektywie rundy i terminarza tych problemów też nie będą mieli, ponieważ będą się to nakładały tak zwane, kolokwialnie mówiąc, angielskie tygodnie, środa, sobota. To nawet najbardziej poukładane kluby mogą mieć problemy z zawodnikami. No, nie ukrywajmy, ale mało jest drużyn, klubów, które mają w pełni liczną kadrę, tak liczną kadrę, jaką runda stawia wyzwanie, żeby posiadać. I stąd właśnie mówię, że może być dużo takiej loterii w tych wynikach i dużo takiej sytuacji, gdzie nie do końca będą decydowały czynniki sportowe o tak. Co do kadry drużyny manowskiej, tu się coś zmieniło? Zmienia się. Dbamy o to, żeby staramy się właśnie pod względem bardziej ilościowym wzmocnić zespół Leśnika. Na dzień dzisiejszy trenuje kilku zawodników, którzy mam nadzieję, że dołączą do nas. Są plany na kolejnych. Chciałbym mocno wzmocnić kadrę pod względem rywalizacji, no, ale też to jest jedno z zadań. Drugie, nas czeka walka. No na dzień dzisiejszy trzeba powiedzieć o utrzymanie, ze względu na to, że jesteśmy na 14 pozycji. Wszystko jest też zależne od sytuacji trzecioligowych klubów i dalej idąc z drugoligowych klubów, więc tak jak rozmawiamy, sam pan redaktor jest w stanie stwierdzić, ile tych znaków zapytania jest. Bardzo ciężko się odnieść do sytuacji z dnia na dzień. No coś zaplanować, zaplanować to jest raz, ale z implementacją tego planu może być różnie. Każdy zespół chce się wzmocnić. Dobrze poukładane kluby mają na pewno łatwiej. Bogatsze kluby też mają na pewno zdecydowanie łatwiej, ale się nie poddajemy. Pomysł mamy. Rozmawiam z kilkoma zawodnikami. Mam nadzieję, że się uda. Jak się uda, to będę miał dobrą pozycję wyjściową, jeśli chodzi o ilość zawodników i też jakość zawodników. Nie ukrywam, że z powodu tej rywalizacji też ktoś może opuścić, ponieważ czeka nas ciężkie wyzwanie, ciężka runda i potrzebni są zawodnicy, którzy naprawdę będą chcieli zagrać ten ciężki terminarz, to jest raz, będą chcieli się poświęcić, będą chcieli się zaangażować i przede wszystkim będą chcieli utrzymać Leśnika w czwartej lidze. Moim Państwa gościem był dzisiaj trener Kamil Hicewicz, trener Leśnika Manowo, szkoleniowiec, który ma niezły orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o przygotowania do rundy wiosennej. Trzecioligowcy mogą trenować, wyższe ligi mogą trenować, a niższe
No, okręgówki praktycznie w ogóle nie mają przygotowań, a czwartoligowcy, jak Państwo słyszą, gdzieś tam kombinują, jak tu można przygotować się do rundy rewanżowej. Między innymi też trener Leśnika Manowo, Kamil Kicewicz, który był moim i Państwa dzisiaj gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dwa mecze towarzyskie rozegrała trzecioligowa Gwardia Koszalin. Zmierzyła się kolejno z Regą Trzebiatów i Kotwicą Kołobrzeg. Koszalinianie przebywali na krótkim obozie w Płotach. W tym czasie rozegrali dwa pojedynki kontrolne. Pierwszym rywalem była Rega Trzebiatów. Starcie ułożyło się po myśli gwardzistów. Objęli prowadzenie w pierwszej połowie po golu Cezarego Bacia. Zespół koszański przeważał i miał kilka kolejnych sytuacji strzeleckich, ale wynik już się nie zmienił. W drugim meczu podopieczni Łukasza Drożdżala zmierzyli się z trzecioligową Kotwicą Kołobrzeg. Tym razem obie ekipy zaprezentowały lepszą skuteczność. Kotwica w obu połowach zdobyła po dwie bramki, a Gwardia po jednej. Dla naszej drużyny trafienia zaliczyli Daniel Chyła i Krystian Krause. W tym tygodniu zespół koszański rozegra trzy mecze sparingowe. Rywalami będą Sokół Karlino, Błękitni Stargard i Gryf Słupsk. Drugi z koszańskich trzecioligowców Bałtyk Koszań rozegrał kolejny mecz kontrolny. W Szczecinie zmierzył się z miejscowym Świtem. Zespół koszański w ostatnim roku dość regularnie rywalizuje ze Świtem, czy to w meczach ligowych, pucharowych, czy też towarzyskich. Pojedynek w Szczecinie od początku zdominowany był przez gospodarzy. Świt w pierwszej części strzelił 4 gole, na które Bałtyk nie był w stanie odpowiedzieć. W drugiej odsłonie padła tylko jedna bramka. Ponownie trafienie zaliczył Świt i ostatecznie to ta ekipa odniosła zwycięstwo 5-0. Tą informacją kończymy dzisiejszą sportową arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.